bardzo szczęśliwe dla nas dwie pętle. Jechało się nam bardzo dobrze, bez praktycznie żadnych kłopotów. No i na razie na tym etapie prowadzimy chyba w klasie i w ośce, jakieś tam niewiele. Więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że w tej rajdowej okolicy dajemy radę w ten sposób. I w tych trudnych warunkach, bo OS-y są takie szutrowe bardzo, szczególnie ten pierwszy dzisiejszy, więc było co robić. Zorientowaliśmy, jaka jest tego przyczyna, już wszyscy odjechali, więc w rajdzie spokojnie sobie wygraliśmy w klasie, bo mieliśmy dużą przewagę po dniu wczorajszym. No i właśnie drugie miejsce, więc w dniu słabiutko, więc to nas trochę niepokoi. No, ta reszta rekompensuje. Gratuluję. Bosch, też 208 VTI, a załoga Poloński Dobocz wywalczyła pierwsze miejsce w klasie szóstej. Puchary wręczy dyrektor Łukasz Biegus, debiutujący w roli dyrektora, będzie miał przyjemność gratulować pierwszego miejsca Darkowi Polońskiemu. Dariusz Poloński, pierwszy w klasie szóstej. I co, jest mistrzostwo w klasie szóstej? Tak, okazuje się, że jest. Czyli rajd dolnośląski dla was również bardzo szczęśliwy, choć sezon był wyjątkowo trudny. Sezon trudny, rajd świetny. Było bardzo, bardzo trudno na tym rajdzie. Naprawdę jeden z najtrudniejszych rajdów w sezonie na pewno. Tym bardziej cieszymy się z waszej mety i tak świetnego wyniku na 24. rajdzie dolnośląskim. Dariusz Poloński i Grzegorz Dobosz, mistrzowie Polski w klasie szóstej na rajdzie dolnośląskim. Pierwsze miejsce w klasie szóstej.